Cześć wszystkim z tej strony, Kubik oraz BGG. Rozpoczynamy naszą nową serię zagrywek, które pokażemy Wam w ramach projektu Army ze strony Pirate Sports i pokażemy Wam tak naprawdę każdą mapę, jakie podstawowe taktyki powinniście opanować, aby w ogóle wziąć udział w tym projekcie i móc grać w tym pierwszym etapie. Powiedz nam, Bartku, co przygotowałeś, bo spodziewam się, że coś ciekawego na pewno na Bombsite B. Dzisiaj przygotowałem Wam zajęcie na Bombsite B, banana dokładnie, aby później móc zagrać jakąś taktykę. Dokładnie. Pamiętajmy, że no, rywal czasami gra agresywnie, takiej opcji nie daje. Może zacznijmy więc od flesza rzucanego tutaj z okolic tych barierek. I za moment też pokażemy Wam w ogóle działanie. Także musimy się ustawić na wprost tej barierki. Zobaczmy, w które miejsce celuje BGG. To ustawiamy będzie... się na wprost barierki, tak jak powiedział Kubik. Celujemy w ruch okienka. Tak jest. Rzucamy flesza na jump trolle. Dokładnie. I możemy zobaczyć, jak on działa w praktyce, bo oczywiście takie komendy nam ostatnio CSGO udostępnił. Teraz możemy widzieć, że flash dobrze oślepia całego banana, jeżeli ktoś próbuje. Dokładnie. Może się komuś wydawać, że jak to, że my tutaj coś montujemy, nagle biały ekran. Przyjrzyjcie się, że nad daszkiem ten flash wybucha. Może wcelujmy się w to miejsce, gdzie faktycznie ten flash eksploduje. Rzuć proszę jeszcze raz ten tylko flasha i tu widzimy idealnie. Taka jest komenda CS-a. Można powtórzyć granat, wszystkie komendy i JumpScript i to do powtarzania flasha Wam pokażemy, więc jest to idealny flash na agresywnego rywala. Do tego pewnie dorzucony jeszcze mołotow na zamurek i banan praktycznie przejęty. Tak, flasha już mamy. Mołotowa rzucamy przeskakując na drugą stronę oraz celując w ten murek. Punkcik, dokładnie tak. Na murku. Z małego biegu rzucamy. I widzimy, że wpada idealnie. Też tak. BGG nie bez powodu powiedział, że przeskakuje na drugą stronę, aby jednak zwiać od snajpera, który grałby agresywnie z zabeczek. Wtedy jest szansa, że nie oberwiemy. No ale dobra, zajęcie banana już mamy. Teraz czas na podstawowe chyba granaty pod bombsite'em B, czyli na respa, CT i na szpulę. Powiedz nam dokładnie, gdzie mamy się ustawić i w które miejsce mamy się wcelować. Tak, żeby rzucić smoka na CT, ustawiamy się przy murku i celujemy powyżej tej plamki, żeby nasz celownik nie stykał się z murkiem. Smoke na CT daje nam pewną przewagę jako terroryście, ponieważ bardzo dokładnie widzimy osobę, która by stała na buście. Super. Smoke jest bardziej rzucony do lewej strony. Bardzo fajna rzecz, żeby właśnie ten smoke wpadał głębiej. Także tu nawet to jest dużo lepszy granat niż rzucony z ręki. Wiadomo, że są sytuacje w meczu, gdzie trzeba to rzucić na szybko, no ale tutaj jeżeli mamy okazję zagrać coś dokładnie, to warto z tego smoka skorzystać. Tak. Kolejnym smokiem, który nam będzie potrzebny, żeby zaatakować bombsite B, jest smoke na szpulę. Rzucamy go ustawiając się przy drewienku, celujemy od... Taki wystająca, powiedzmy, część tego płotu i wydaje mi się, że z drugiej strony też ta wystająca część. Tak. Takie kuleczki, chciałoby się powiedzieć. Tak, mierzymy dwie kuleczki ze sobą, spotykamy się w ich punktu łączenia, rzucamy smoka górą. I chyba wpada nam idealnie. Tak, smoke wpada nam ruiny, że jeżeli jakiś snajper chciałby stąd pikować, to nic nie widzi. Jedynie. Dokładnie. Tutaj dla potwierdzenia mamy jeszcze, że faktycznie znajdujemy się w okolicach trumny i ten granat tak spada. Dziękujemy za prezentację pod bombsite'em B. Chyba czas przenieść się po ten bombsite większy. Akurat dla Was przygotowaliśmy prostą zagrywkę, jak ja to już mówiłem, są to materiały do pierwszego etapu. Co etap będziemy dla Was przygotowywać nowe filmiki. No ale pierwszy etap wymaga troszkę prostszych rzeczy i uznaliśmy, że to będzie najlepsza taktyka. Nie wcale taka prosta, jeżeli chodzi o granaty, ale taka dająca chyba największą szansę pomyślnego zaatakowania bombsite'u A wchodząc od daszku. Czyli tak. Linia smoków przy dużym piachu. I pokaż nam proszę tak, granaty, które mamy tu przygotowane. Żeby rzucić smoki na linię do piachu, pierwszy smok ustawiamy się przy tym murku, celując w lewą stronę obok wiatraka. Rzucamy go znowu jump throwem. Tak jest i pokaż nam może, w które miejsce ten smok ląduje. Tak. Pokaż jeszcze raz. Nie, za nami jest, w dużym piachu. Czy nie wpadł? Wpadł. Co? Wpadł, smok wpadł, okej. Okay. Wpadł. Także faktycznie ten smok działa i... Czyli rzucamy stąd tego smoka, tak, na mały piach. Teraz drugi smok, który wybucha na balkonie. Ustawiamy się najbliżej murka, jak się da. Potem tutaj i celujemy w górę tego pręta. Sam róg. To może pokażmy też od razu, gdzie leci, żeby nasi widzowie wiedzieli. Jest to smoke, który akurat wpada nam na górę balkoniku, żeby nasz zawodnik wyskakujący z domku no miał jakąś przewagę, tak? Mógł skrócić dystans, tak. Dobre flesze i wiadomo, że to działa. Łatwiej jest wyskoczyć. Dokładnie. I teraz chyba najtrudniejszy z tych granatów, także nawet tak. Nie wiem, czy nie dla prowadzącego przypadkiem, żeby go opanować. Tak. Musimy znaleźć róg naszego cienia.
idziemy sobie do góry i złączenia kafelek. Dokładnie, także widzieliśmy, że mieliśmy... Znajdujemy złączenia tych kafelek, celownik jak najbardziej na dole musi być, żeby się dobrze ustawić i celujemy w środek tego pręta. Tak, co ciekawe, raz zawodnik Vitality, kiedy akurat miałem podobną taktykę na swoim kanale, wcelował się zupełnie inaczej i ten granat dymny mu nie wyszedł, dając lukę. Tu widzimy, że jest to granat bezlukowy. Możemy na szybkę ewentualnie jeszcze zaprezentować dwa szybko rzucone smoki, żeby faktycznie zweryfikować, czy tej luki nie ma. Tak. Także jeszcze raz zobaczmy, jak faktycznie ta linia wygląda. Co ciekawe, sami zawodnicy są obok siebie, więc to w żaden sposób nie koliduje. Możecie rzucić w tym samym momencie, ale najważniejsze chyba jest to, żeby ta osoba, co rzuca ten trudniejszy granat, czyli ten po prawej stronie, rzuciła go troszkę wcześniej, bo on po prostu leci dużo dłużej. Także jeszcze raz pytanie, jak te granaty akurat tam się łączą w tej sytuacji. I ostatni smok. Dokładnie tak. Czyli mamy smoka na balkonik, mamy smoka na blisko piach i na drugą stronę piachu. Może udawajmy antyterrorystę, stańmy po drugiej stronie, zobaczmy, czy faktycznie tej linii nie ma. Tak jak widzicie, linia jest idealna. Działa to bardzo dobrze, no ale do uzupełnienia tych granatów jeszcze potrzebny jest smok na mały piach. Raczej smok podstawowy, może troszkę BGG zaskoczyłem, ale jeżeli chodzi o smok na mały piach, rzucamy go ze środka albo stąd. Tak, ze środka na mały piach. Z beczek, celując w róg tego daszku. Bądź jest dokładnie drugi wybór smoka, ustawiamy się do krawędzi, celując tą donicę, lewy jej róg i po prostu rzucamy. Dokładnie. Jest to smok, który wpada przed bibliotekę na mały piach, pozwalający bardzo bezpiecznie domknąć cały teren przy tym bombsite A. Mamy tak. Bombsite B, mamy bombsite A, mamy przejęty banan, nic tylko grać taktycznie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba. W komentarzu możecie dawać swoje sugestie. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym.